Wchodzimy na żywo. Otwarta nauka. Witamy Państwa ze studia Centrum Kopernika w Krakowie. Witamy mimo poprzedniej zapowiedzi, że poprzedni wykład miał być ostatnim w tym semestrze, ale tak się składa, że udało nam się jeszcze w ostatniej chwili namówić naszego dzisiejszego gościa, pana profesora Wojciecha Sadego, filozofa nauki, autora książek poświęconych rewolucjom naukowym, poświęconych historii nauki, na wykład. Wykład dzisiejszy będzie poświęcony właśnie strukturom rewolucji naukowych w fizyce, zwłaszcza tej rewolucji, która polegała na odejściu od mechaniki klasycznej do teorii względności i do mechaniki kwantowej. Bardzo Państwa zapraszam. Panie profesorze, bardzo proszę. No, dziękuję. Ja miałem ogromną przyjemność nagrać dla Copernicus Center cykl wykładów o filozofii nauki i podczas tego cyklu omawiałem poglądy klasyków tej dyscypliny na to, czym jest nauka, jak się ją uprawia, skąd bierze się jej szczególna wiarygodność, jak odróżnić naukę od pseudonauki. A dzisiaj postanowiłem Państwu powiedzieć o tym, co ja sam uważam. Niech mi to będzie wybaczone, ale w końcu wydaje mi się, bo wydałem kilka miesięcy temu książkę, w której podsumowałem to, co, jak sądzę, udało mi się wymyślić w zakresie filozofii nauki w ciągu całego życia. I podsumowałem to w książce pod tytułem Struktura rewolucji relatywistycznej i kwantowej w fizyce. Tytuł nawiązuje do tytułu słynnej książki Tomasza Kuhna i jest to książka w dużej mierze antykunowska. Tak? Chce się tam sprzeciwić i na podstawie dosyć szczegółowych badań nad historią obu tych wielkich rewolucji w fizyce zarysować dać własną odpowiedź na pytanie, jak do tego dochodzi, tak? jak do takich wielkich przewrotów intelektualnych dochodzi. Ta cała książka jest oparta na przekonaniu, które przejąłem tyleż od Benjamina Lee Worfa, co od Ludwika Flecka, co od późnego Wittgensteina, co wreszcie od wspomnianego tutaj Tomasza Kuhna, o tym, że człowiek jest istotą, która, kiedy przychodzi na świat, jest wyposażona w mózg i zmysły, ale żeby ich używać we właściwie ludzki sposób, musi człowiek przejść przez proces socjalizacji. Muszą go starsi od niego wychować, tak? Wyposażyć go w pewien język, wyposażyć go w coś, co Fleck nazywa stylem myślenia. Tak? Bo dopóki nasz umysł jest pusty, pozostajemy ślepi i niemyślący. Tak? Jeśli możemy myśleć, to możemy myśleć dzięki wcześniejszym kontaktom z innymi ludźmi. I teraz ten wdrożony styl myślenia, tak, który kształtuje. Kiedyś Benjamin Lee Worf, tak, pisał o tym, że język nie jest biernym narzędziem, za pomocą którego opisujemy to, co widzimy, czy bądź wyrażamy nasze myśli, tylko jest tkwiącą w nas siłą, która kształtuje nasze wrażenia i kształtuje nasze myślenie. Że my myślimy tak, jak każą nam myśleć przyswojone struktury myślowe. Tak, jeśli chodzi o widzenie, no, możecie Państwo uprzeć się, powiedzieć, że przecież ja widzę to, co widzę i to, co widzę, potrafię opisać. Tak? No ale jeżeli popatrzycie na takie oto zjawisko, tak? I co teraz widzicie? No można powiedzieć, widzę kołyszący się zegarek. Ale można też zobaczyć, patrząc na to coś,
zobaczyć wahadło. Coś, czego nikt przed Galileuszem nie widział, patrząc na kołyszące się w kościele lampy czy na inne podobne jakieś kołyszące się gałęzie drzew i tak dalej. Tak? Żeby zobaczyć w takim zjawisku wahadło, trzeba wcześniej czegoś się nauczyć. Ten, kto widzi w kołyszącym się zegarku wahadło, będzie się interesował teraz innymi aspektami tego, co widzi. Tak? No bo jeżeli spytać kogoś, kto nigdy się fizyki nie uczył, tak? Niech opisze to zjawisko, no to on będzie mówił, jaki kolor ma to coś, co się kiwa. Może powie, czy to jest chłodne, czy gorące, czy ciepłe. Tymczasem ktoś, kto widzi w takim zjawisku wahadło, nie interesuje się akurat kolorem. Kolor jest zupełnie obojętny. No, chyba że chcemy wprowadzić poprawkę gdzieś na 8. miejscu po przecinku, no to wtedy barwa tego ciała jakąś rolę odgrywa, tak? Jakoś wpływa na jego ruch. Ale jak powiedziałem, na 8. miejscu po przecinku. Tak? Natomiast tego, kto umie zobaczyć w takim zjawisku wahadło, będzie interesować coś, co fizyk nazwie momentem bezwładności tego ciała, tak? Który decyduje o okresie drgań. I to będą podstawowe parametry, tak? Tego zjawiska, które dostrzeże fizyk, a nie dostrzeże nikt inny. Tak? A więc, żeby nauczyć się świat w pewien sposób widzieć, trzeba wcześniej zyskać pewną wiedzę o świecie. Tak? I to nie jest tak, że dwóch ludzi, którzy patrzą z tego samego miejsca w tym samym kierunku, zobaczy coś innego. No, z tą różnicą sposobu widzenia jest problem taki, że ona jest nieopisywalna słowami, tak? Że nie da się słowami wyrazić, na czym ona polega. Natomiast można nauczyć się tak widzieć świat tak, jak się go wcześniej widzieć nie umiało i myśleć o świecie tak, jak się wcześniej o nim myśleć nie potrafiło. I teraz przyswojony styl myślowy, on zarówno umożliwia nam widzenie świata w pewien sposób i myślenie o świecie w pewien sposób, jak i zmusza nas do tego, żebyśmy widzieli i myśleli tak, a nie inaczej. Tak, kiedy sobie przyswajamy styl myślenia, tracimy możliwości tak, widzenia i myślenia inaczej. To jest taka siła w nas, tak, która nami od tej pory powoduje. No, w naszym przypadku to jest dużo bardziej skomplikowane, no bo każde z nas tak należy do różnych wspólnot myślowych. Raz idziemy do szkoły, raz do kościoła, raz do jakiegoś klubu dyskusyjnego, tak, i raz na zebranie partyjne i możemy nasiąkać dzisiaj różnymi stylami myślowymi, tak, które tworzą później w naszych umysłach unikalne całości. No i teraz tak, jeżeli pamiętamy o tym uwarunkowaniu myślenia przez przyswojone style myślowe, a w szczególności przez to, co Lakatosz nazwał naukowymi programami badawczymi. Tu jeszcze jedna taka uwaga, tak? O tym trzeba pamiętać, kiedy myślimy o naukach, bo są style myślowe konserwatywne. Tak? Ludzie, którzy są konserwatystami, to są ludzie, którzy nie chcą zmian. Którzy chcą, żeby było tak, jak dawniej było. Tak? Bo dawniej było lepiej, a w każdym razie teraz na pewno nie jest lepiej niż kiedyś. Tak? Żyjmy tak, jak i myślmy tak, jak żyli i myśleli nasi ojcowie i dziadowie i pradziadowie. Tak? I kiedy, nie wiem, spojrzymy na uniwersytety europejskie w 1200 roku, wtedy kiedy pierwsze powstawały, i w 1500 roku, tak, po 300 latach, to stwierdzamy, że uczy się na nich tego samego i z tych samych książek. Nie dokonały się żadne zmiany, tak?
Ludzie na uniwersytetach uważali, że prawda już jest znana i niczego więcej szukać nie trzeba. Owszem, pisano do klasycznych tekstów, bo uczono ze starożytnych ksiąg, pisano do nich komentarze, ale te komentarze nigdy w epoce średniowiecza i jeszcze renesansu nie zamieniły się w nowe całości. Tak? Nie pojawiły się w nich propozycje, które stałyby się nową podstawą programu nauczania. Natomiast dzisiaj Państwo doskonale wiecie, także na uniwersytecie, w wielu dziedzinach po 10 latach już trzeba podręcznik aktualizować, tak, bo już zaszły daleko idące zmiany w danej dyscyplinie. No, dzisiaj w fizyce na przykład to jest wolniej, tak, bo ja sprawdzałem i sam studiowałem fizykę 50 lat temu, tak, i widzę, że podręczniki Laudana na przykład są ciągle w użyciu, tak, na wydziałach. Bo jeśli chodzi o same podstawy fizyki, tak, to tutaj zmiany nie zaszły. Natomiast w tych dyscyplinach już bardziej specjalistycznych, tak, to te zmiany są permanentne i ciągłe. Tak. No ale właśnie, nie zaszły zmiany w podstawach, tak? Mamy te podstawy fizyki od 100 lat mniej więcej stabilne, tak? Natomiast dokonujemy badań kolejnych, tak? W związku z tym ta sterta wiedzy nagromadzonej o świecie nieustannie rośnie. No ale 100 lat temu, tak, mieliśmy w fizyce, gdzieś na przełomie XIX i XX wieku, tak, mieliśmy w fizyce ten okres cudowny, tak, kiedy nagle upadła mechanika klasyczna, która wcześniej przez 200 lat była niewzruszoną podstawą fizyki, i jej miejsce zajęła z jednej strony teoria kwantów, z drugiej strony teoria względności. No, problem z nimi jest taki, że do dzisiaj nie dało się ich w konsekwentny sposób połączyć z kolei. No, niemniej powstały, tak? I jest teraz pytanie, tak? Bo jeżeli twierdzę, tak, za wymienionymi myślicielami, że przyswojone style myślenia zmuszają nas do tego, żeby myśleć w pewien sposób, no to jak to było możliwe, że zaczęto myśleć inaczej? Tak? Jak to było możliwe, że ludzie wyrwali się z tej dawnej klatki i stworzyli nową klatkę? No, jest taki pogląd dosyć popularny. Ten pogląd nazwę mitem geniuszu. Często uważa się, że no, my, zwykli ludzie, rzeczywiście jesteśmy zmuszeni do tego, żeby przez całe życie myśleć tak, jak nas nauczono myśleć w domu rodzinnym, potem w szkole, potem w kościele, tak, i tak dalej, i tak dalej. I niczego, tak, i nigdy inaczej myśleć nie będziemy, bo za słabi jesteśmy, tak? Brak nam odpowiedni, ale są wśród nas rzadcy, ale są geniusze. A geniusz posiada taką zdolność, żeby w akcie wyobraźni twórczej, w jakimś przypływie natchnienia, tak, w jakimś quasi-mistycznym wzlocie wyobraźni zerwać, tak, schematy myślowe nabyte i zaproponować jakieś nowe. Tego typu pogląd notabene Tomasz Kuhn przemyca w swojej książce. I temu poglądowi ja się chcę w swojej książce z kolei sprzeciwić. Ponieważ ten pogląd, tak, ów mit geniuszu, on nie wytrzymuje konfrontacji z badaniami nad historią nauki. Tak, kiedy myślimy o wielkich geniuszach, no to w pierwszym rzędzie zapewne o Isaacu Newtonie, tak, który... No ale kiedy zaglądamy do prac uczonych XVII-wiecznych przed Newtonem, to dosyć łatwo stwierdzimy, że wszystkie zasadnicze elementy mechaniki newtonowskiej są w tych pracach. Tylko że są rozproszone, że są często
ułożone jakościowo tylko, albo obliczenia pewne są przeprowadzone tylko w przybliżeniu. Robert Hooke, tak, przed Newtonem ogłosił mechanikę klasyczną, tylko obliczeń nie umiał ściśle dokonać, tak, a Newton znał taką książkę stożkowe Apolloniosa Sperge, to w 200 roku przed naszą erą jeszcze napisaną, tak, która dała mu intelektualną przewagę, mógł policzyć to, czego Kuhn, Halley, Wren przez parę lat policzyć nie zdołali. No ale w takim razie to przewaga Newtona polegała nie na jakichś mistycznych wzlotach wyobraźni, tylko na umiejętności prowadzenia obliczeń i poskładaniu tego, co zrobili inni, w konsekwentną całość. Znaczy, ja nie chcę tutaj mówić, że Newton nie był niesłychanie inteligentnym i zdolnym człowiekiem, tak? ale jego inteligencja nie na tym polegała, że tworzył coś z niczego, tak? W akcie intuicji twórczej, tylko że umiał wnioski wyciągać z dostępnych sobie przesłanek. Tak. I ja opowiem Państwu, na ile czas mi pozwoli, tak? Więc muszę niesłychanie się streszczać, ale postaram się Państwu opowiedzieć o paru epizodach, tak jak to rekonstruowałem w swojej książce. Mianowicie, no, weźmy sobie Maxa Plancka. Tak? Tu znowu jest taki mit w podręcznikach. Tak? To mnóstwo fizyków czyta podręczniki do fizyki i czyta o tym, że pojawiła się w fizyce groźba katastrofy w nadfiolecie. Tak? I wtedy Max Planck, no jak gdyby w takim quasi-mistycznym wzlocie wyobraźni, zaproponował skwantowanie energii, tak, które usunęło groźbę owej katastrofy. No, jeśli ktoś zajrzy do artykułu, tak, w którym Planck po raz pierwszy ogłasza wzory kwantowe, to się może zdziwić, bo tam nie ma ani słowa o katastrofie w nadfiolecie. Tak? I wiemy doskonale, że kiedy Planck pisał swój artykuł, to niczego o groźbie katastrofy w nadfiolecie nie wiedział. Planck robił coś innego. Planck był człowiekiem ukształtowanym przez zasady mechaniki klasycznej i pozostawał, no, nawet nie przekonany, że te zasady są prawdziwe. One mu się oczywiste wydawały, tak? Po prostu są odbiciem tego, jaki jest świat. Miał problem, tak? Kiedy skończył doktorat około 1880 roku, no to wtedy się pojawił taki problem w fizyce, bo równania mechaniki klasycznej są odwracalne w czasie, tak? Czy są niezmiennicze ze względu na odwrócenie kierunku czasu. Jeżeli do równań mechaniki klasycznej wstawimy w miejsce zmiennej t minus t, to otrzymamy dokładnie takie same równania. Tak? I z tego powodu to ciało może równie dobrze tak w tą stronę, jak i w tą stronę się poruszać. Natomiast są zjawiska, które są najwyraźniej nieodwracalne. I to są wszystkie zjawiska cieplne. Tak, ciepło zawsze przepływa z ciał gorętszych do ciał zimniejszych, nigdy na odwrót. I tu był problem. Tak? Dlaczego? Bo jeżeli cały świat podlega prawom mechaniki klasycznej, no to wszystko powinno być w czasie odwracalne. A zjawiska cieplne odwracalne nie są. Ludwig Boltzmann wtedy borykał się z tym problemem. Boltzmann, on skorzystał z tego, że to najpierw na początku XIX wieku astronomowie obserwacyjni zaczęli używać po raz pierwszy w dziejach nauki
rachunku prawdopodobieństwa, później Quetelet w Gandawie, on był i astronomem, i jak pisał, fizykiem społecznym, dzisiaj byśmy powiedzieli socjologiem, zaczął używać rachunku prawdopodobieństwa do opisywania zjawisk społecznych, a później Maxwell przeczytał jego pracę, tak, i użył rachunku prawdopodobieństwa w fizyce teoretycznej, żeby opisać to, co się dzieje w gazie. No a od Maxwella z kolei Boltzmann przejął te techniki. Tak? I początkowo Boltzmann próbuje wyjaśnić nieodwracalność zjawisk cieplnych, łącząc prawa mechaniki z rachunkiem prawdopodobieństwa, ale później pod wpływem krytyki niejakiego Józefa Loschmidta porzuca prawa mechaniki. I publikuje artykuł w 1877 roku, akurat Planck studiuje wtedy fizykę, tak, w którym to artykule poza zasadą zachowania energii nie używa w ogóle żadnych praw mechaniki, tak, a tylko prawa rachunku prawdopodobieństwa. I pokazuje tak, że w świetle tych praw zjawiska cieplne są nieodwracalne, no nie absolutnie nieodwracalne, tak? Tak jak to Rudolf Clausius wcześniej twierdził, tak? Ale prawdopodobieństwo tego, że będą że ciepło przepłynie z ciał zimniejszych do cieplejszych, jest niesłychanie małe, tak małe, że w ciągu milionów lat można się spodziewać, że żaden tego typu przypadek nie zajdzie. Tak? I teraz Max Planck, przekonany o tym, że to Clausius miał rację, że entropia, bo tutaj pojawia się takie pojęcie entropii, tak? Definiowane przez Clausiusa w ten sposób, że zmiana entropii to zmiana ciepła podzielona przez temperaturę, tak mówię w przybliżeniu dużym, a według Boltzmana entropia miała być miarą prawdopodobieństwa. Tak, to Planck, przekonany o tym, że racja jest po stronie Clausiusa, zaczyna krytykować Boltzmana. Krytykuje Boltzmana i używając cały czas praw mechaniki klasycznej, próbuje znaleźć wyjaśnienie nieodwracalności zjawisk cieplnych. Robi to przez następnych 20 lat i żadnych zadowalających rezultatów nie uzyskuje. Uzyskał troszkę takich mniej ważnych rezultatów, o których dzisiaj nikt nie pamięta. No, 20 lat pracy. Pod koniec tego okresu zajął się Planck analizą, to wtedy były robione intensywne badania nad termicznym promieniowaniem ciał czarnych. I Planck zaczął analizować wyniki eksperymentów, używając w tym celu klauzjusowskiego pojęcia entropii, tak, gdzie przepływ ciepła z cieplejszego do zimniejszego jest koniecznością, tak, traktowany jako konieczność, a nie jako przypadek. I pobudzony nowymi odkryciami eksperymentalnymi i dopasowując wyniki obliczeń do wyników pomiarów. Po prostu miał punkty, tak, i pewne parametry dopasował do tych punktów eksperymentalnych. Uzyskał niesłychanie obiecujący wzór na rozkład energii promieniowania ciała czarnego, rewelacyjnie zgodny z wynikami pomiarów. To jest 1900 rok, tak? Październik, i do dzisiaj po 120 latach, tak? Żadnych odstępstw od prawa Plancka fizycy nie znaleźli. Czyli znakomite osiągnięcie, ale uzyskane w wyniku dopasowania po prostu teoretycznych parametrów do wyników pomiarów. No to właściwie w pewnym sensie niczego nie osiągnął, tak? No bo ciągle nie wie, skąd mu się to wzięło.
I wtedy, jak gdyby w akcie rozpaczy, przez 20 lat polemizował z Boltzmannem. Skoro polemizował, no to poznał techniki boltzmanowskie. I przez chwilę ich użył. Zrobił obliczenia takie, jakie zrobiłby Boltzmann, gdyby był na jego miejscu. Potem porównał wzory uzyskane na podstawie definicji entropii Clausiusa z tymi uzyskanymi na podstawie definicji entropii według Boltzmana i odkrył kwanty. I okazało się, że energia tego, co pochłania i co emituje promieniowanie, musi być skwantowana. Musi być podzielona na pewne porcje. Planck ten wynik opublikował. Bo tak mu wyszło z obliczeń. Obliczenia wydawały mu się poprawne, ale do głowy by mu nie przyszło na tym etapie, że zrobił cokolwiek ważnego. Opublikował ten wynik bez żadnego komentarza, po czym przez 5 lat do tego problemu nie wracał. Jakby stracił zainteresowanie, tak? Dzisiaj pamiętamy o Maxie Plancku dlatego, że podał pierwsze wzory kwantowe, a jego one przez 5 lat w ogóle nie interesowały. Potem się pojawił Einstein, który zrobił to samo porównanie, tak? Tyle, że tym razem dla promieniowania zamkniętego we wnętrze, o lustrzanych ścianach, też użył obu kolejno pojęć entropii, porównał uzyskane wzory i stwierdził, że światło zachowuje się tak, jakby było zbiorem cząsteczek, które nie są właściwie cząsteczkami klasycznymi, bo nie mają masy, ale niosą pęd i energię. No i wtedy Planck wraca do swojego odkrycia, no bo skoro ktoś wyprowadził analogiczne wzory, i po co wraca? Wraca po to, żeby usunąć kwanty z fizyki. I przez następnych co najmniej 7 lat intensywnie pracuje nad tym, żeby znaleźć coś, tak, co pozwoli nam wyeliminować wzory kwantowe z fizyki. Widzicie Państwo, on zrobił coś rewolucyjnego, ale sam nie wiedział, co robi. Jemu to wyszło z obliczeń. A nie w jakiegoś wzlotu wyobraźni irracjonalnego, tak? To nie był wynik uzyskany intencjonalnie. On nie chciał niczego w fizyce zmieniać. Kiedy wreszcie ludzie zaczęli rozumieć, że coś w tych koncepcjach kwantowych jest ważnego i zorganizowano pierwszy kongres solwajowski, to Planck przyjechał na kongres i wygłosił referat, w którym starał się wykazać, że kwanty wcale nie pełnią tak ważnej roli w fizyce, jak tutaj niektórzy obecni na sali sądzą. Podobny był status dociekań Jamesa Clerka Maxwella, bo tak jak w mojej rekonstrukcji, mówię mojej, no bo chcę podkreślić, że ja odpowiadam sam za to, co w tej chwili mówię, tak? Tak jak moje rekonstrukcji, rewolucja kwantowa w fizyce zaczyna się od prac Boltzmana i Maxa Plancka, tak rewolucja relatywistyczna zaczyna się od prac Jamesa Clerka Maxwella, tak, który też jest człowiekiem wychowanym na mechanice klasycznej, przez całe życie będzie święcie przekonany o tym, że mechanika klasyczna jest absolutną, niewzruszoną podstawą fizyki. Uczestniczy, tak? Należy do grupy ludzi, którzy próbują wprowadzić nowo odkryte zjawiska elektromagnetyczne, to, co odkrył Ersted, Ampère, Faraday głównie, tak? Czyli oddziaływania między magnesami a prądami, między samymi prądami, a wreszcie zjawisko indukcji elektromagnetycznej. To, że zmiana
no jeszcze nie pola magnetycznego, ale wytwarza wirowe to, co nazywamy dzisiaj polem elektrycznym. I znowu, tak, tym ludziom nie przychodzi do głowy, że można by zmieniać podstawy fizyki. Oni próbują zastosować mechanikę klasyczną do opisu tych nowych odkryć eksperymentalnych. Próbują to zrobić w ten sposób najpierw, że wyrażają wyniki badań eksperymentalnych nad siłami elektromagnetycznymi w kategoriach sił działających na odległość. To zrobił głównie Weber w 1845 roku. Tak, to najważniejszy wzór podał tego typu. I wtedy okazało się, że uzyskiwane wzory przeczą zasadzie zachowania energii, która właśnie triumfalnie do fizyki weszła. Maxwell, świadom tego, próbuje w związku z tym drugiego rozwiązania. Nie takiego, który mu wyobraźnia podsunęła, tylko takiego, jaki mu podpowiadał ten przyswojony program badawczy. Tak, próbuje wypełnić przestrzeń jakąś niewidzialną substancją, w której będą zachodzić procesy podległe prawom mechaniki. Maxwell najpierw to nazwie ruchomym ośrodkiem, później nazwie to coś eterem. A skutkiem, tak, tego, co się dzieje w tym niewidzialnym ośrodku, jest to, co obserwujemy w eksperymencie. Czyli chce wprowadzić zjawiska elektromagnetyczne do zakresu udanych zastosowań mechaniki klasycznej. Przekłada, tak, dotychczasowe wyniki dociekań teoretycznych na język, który dzisiaj nazywamy językiem pól, uzyskuje kilka równań, po czym, kiedy dopisuje do tych równań prawo zachowania energii, prawo zachowania ładunku, doskonale potwierdzone eksperymentalnie, to się okazuje, że tak uzyskany układ równań jest sprzeczny, ale jednocześnie w tym układzie już była podpowiedź, co zrobić, żeby tą sprzeczność usunąć. Trzeba mianowicie dodać do równań wyrażenie tak zwane na prąd przesunięcia. I powstał układ równań elektrodynamiki, mimo że Maxwell, mimo trwających kilkanaście lat wysiłków, nie zdołał zaproponować mechanicznego modelu, który by z punktu widzenia mechaniki klasycznej ten układ równań wyjaśniał. I znowu, tak, Maxwell jak gdyby uzyskał coś w sposób niezamierzony, tak? On wcześniej umarł, zabił go rak, tak? Ten sam, na który umarła jego matka i w dokładnie tym samym wieku, miał 49 lat. Rozstał się z tym światem i do głowy by mu nie przyszło, że zrobił coś rewolucyjnego w fizyce. Bo my dzisiaj wiemy, że równania elektrodynamiki są nieredukowalne do równań mechaniki klasycznej. Ale to my wiemy, patrząc wstecz. Tak, Maxwell działał jak gdyby prowadzony krok po kroku przez prawa logiki, tak? Robił obliczenia skomplikowane, tak? To znowu ja nie chcę odbierać, tak? Nie chcę mówić, że to nie był niesłychanie inteligentny człowiek, tak? No był niesłychanie inteligentny. Ale ta jego inteligencja nie polegała na tym, że we wzlocie wyobraźni zobaczył coś, czego nie zobaczył ktoś inny, tylko na tym, że umiał poprawne wnioski z posiadanych już przesłanek wyprowadzić. Tak, te wszystkie wzory mu dostarczyli inni w gruncie rzeczy, a on tylko jeden wniosek więcej zapisał.
I to jest pierwsze pokolenie uczonych, tak, którzy wprowadzili do fizyki jakieś anomalne, jak się miało szybko okazać, wnioski, ale anomalne tak, bo Kuhn, kiedy używa słowa anomalia, to mu chodzi zawsze o pewne napięcie między teorią a wynikami eksperymentów. Kiedy ja mówię o anomalnych wnioskach, to mówię o napięciu, które powstaje wewnątrz systemu teoretycznego. Tak, mamy pewien system teoretyczny, mamy pewne wyniki eksperymentów i teraz dopasowanie tego systemu teoretycznego do wyników nowych eksperymentów powoduje to, że tu się pojawia jakiś taki kawałek, który nie bardzo przystaje do tamtej całości. A źródłem ten nowości są wyniki eksperymentów, a nie ludzka wyobraźnia. Ludzie w tym uczestniczący nie zdają sobie sprawy z tego, co robią, tak, i co z tego wyniknie. Oni nie chcą dokonywać zmian i nie potrafią dokonywać zmian. Ale, i tutaj akurat idę za Kuhnem, tak, tym, co napędza rozwój nauki, jest między innymi wymiana pokoleń. No bo my ludzie jesteśmy śmiertelni, tak? Ja sam jestem już w wieku, kiedy niedługo zejdę z tego świata i zostawię ten świat młodszym ode mnie. Przyszło drugie pokolenie. W przypadku obu rewolucji, tak? To było z jednej strony pokolenie Fitzgeralda, Lorenza, Larmora, Poincarego. Tak? Ludzi, którzy będą próbowali po to, żeby uporać się znowu z pewnymi bardzo dziwnymi odkryciami dotyczącymi braku wpływu ruchu Ziemi na przebieg zjawisk optycznych, będą próbowali używać jednocześnie równań elektrodynamiki Maxwella i mechaniki klasycznej. Czy właściwie najpierw mechaniki klasycznej, tak, a później równań Maxwella. I zaczynają natrafiać na ten problem, że tak do końca konsekwentnie jednego i drugiego używać się nie da. I podobnie jest w przypadku tego procesu, który prowadził do rewolucji kwantowej w fizyce. Tak, mianowicie już artykuł Einsteina z 1907 roku, czy zwłaszcza artykuł Nilsa Bohra z 1913, gdzie on proponuje pewne modele atomów i cząsteczek, tak, to są takie hybrydalne twory, w których się z jednej strony używa praw mechaniki klasycznej, a z drugiej strony używa się wzorów kwantowych. I okazuje się, że nie można konsekwentnie używać jednych i drugich. Bo jak elektron podlega prawom mechaniki, to nie podlega w tym czasie prawom kwantowym, ale kiedy wykonuje przeskoki kwantowe, na przykład w modelu Bohra, to już nie podlega prawom mechaniki. Tak? I próba łączenia jednego z drugim jest taką próbą, taką jakąś pokraczną, taką coś tu do czegoś nie pasuje, a mimo wszystko usiłujemy, tak? Ale jest pytanie, tak? A dlaczego teraz obowiązują te prawa, a za chwilę będą inne prawa obowiązywać? No i na to pytanie Niels Bohr nie potrafi odpowiedzieć. Tak, kiedy Rutherford go w liście pyta, bo on Bohr wcześniej odbył staż u Ernsta Rutherforda, który wcześniej odkrył jądra atomowe. Nie potrafi odpowiedzieć. Tak? On tylko wie, że uzyskuje pewne ciekawe rezultaty. Że pod pewnymi względami jego model atomu wodoru zgadza się z wynikami eksperymentów. I że nie ma alternatywy dla tego modelu, bo żaden inny model podobną zgodnością wykazać się nie potrafi. Tak? I jest ten okres, taki prób łączenia tego,
co nie da się połączyć, no ale znowu, fizycy o tym nie wiedzą jeszcze. Jeszcze nie wiedzą, mogą mieć nadzieję, że ktoś wymyśli jakiś model eteru, tak? Trwają bardzo intensywne wtedy wysiłki skonstruowania modelu eteru, który by podlegał prawom mechaniki, a którego konsekwencjami byłyby równania elektrodynamiki, tak? Czy te zjawiska, które obserwujemy w eksperymencie jako elektrodynamiczne. Tak? Czyli dzieje się coś, tak? Ludzie coś robią, ale jeszcze nie rozumieją właściwie, co robią. I dopiero w trzecim pokoleniu, no bo kiedy ludzie nasiąkają, tak? To pierwsze pokolenie, ono w szkole i na studiach nasiąkało tylko mechanicznym obrazem świata, tym klasycznym, tak? Newtonowskim czy postnewtonowskim. Nie mieli nic innego do dyspozycji, więc myśleli tak, jak myśleli, mimo że czasem dochodzili do wniosków, które dla nich same były zaskakujące, sami nie wiedzieli, co z tym zrobić. To drugie pokolenie, jak było na studiach, no to poznawało system mechaniki klasycznej, ale oprócz tego dowiadywało się, tak po kątach przynajmniej, taka była szeptana jakaś propaganda, tak, że ktoś tam coś dziwnego napisał i jak się tego użyje, to się dostaje owocne rezultaty, chociaż nie wiadomo dlaczego i chociaż coś tam do czegoś nie pasuje. I trzeba było dopiero poczekać na trzecie pokolenie ludzi, którzy w tej sytuacji zrozumieli, że mają wybór. Tak, bo jak człowiek nie pozna alternatyw, jak się wychowa w społeczeństwie, w którym jest jedna tylko religia, no to wyznaje tą jedną religię, tak z automatu. Tak? No. Bo nigdy mu do głowy nie przyjdzie, że może mieć jakiś wybór. Tak? No ale jak pojedzie do obcego kraju i się dowie, że jest taki wybór, no to może go dokonać, tak? Nie dlatego, że sam to wymyślił, tylko że się tego od innych ludzi nauczył. I teraz ci ludzie, tak? Na czym polega rewolucja dokonana przez Einsteina? Otóż ja twierdzę, że właściwie istotne jest tylko jedno zdanie z artykułu o elektrodynamice ciał w ruchu. Bo to takie małe wyjaśnienie, tak? To zwykle się myśli o szczególnej teorii względności jako o teorii czasu i przestrzeni. Ale ona się pojawiła jako elektrodynamika ciał w ruchu pierwotnie, tak? Dopiero potem te części o czasie i przestrzeni oderwały się i jakoś dzisiaj są oddzielnie wykładane, tak? Tak nie jest w artykule Einsteina. I na czym polega rewolucyjność tego artykułu? Otóż przede wszystkim na jednym zdaniu. Zdaniu, w którym autor stwierdza, że eter jest w fizyce zbędny. A skoro eter jest w fizyce zbędny, to równania Maxwella nie są częścią systemu mechaniki jakoś taką kapryśną częścią systemu mechaniki, tylko są samodzielnymi, autonomicznymi równaniami i jako takich należy ich używać. To równania Maxwella mają się stać podstawą nowej fizyki. A skoro prawa mechaniki do nich nie pasują, to trzeba prawa mechaniki odsunąć. Tak, zostawiamy samą elektrodynamikę i to, co z równań elektrodynamiki wynika w świetle nowych wyników eksperymentów. Czyli to jest tak, prawda, że mieliśmy pewien system teoretyczny, który prowadził nas do badań i ukierunkowywał te badania,
zmuszał nas do myślenia w pewien sposób, w konfrontacji z nowymi, zaskakującymi czasem wynikami eksperymentów, trzeba było dodać do tego systemu taką część, która nie do końca pasowała, a potem ta część obrosła własnym, jak to mówił Lakatosz, pasem ochronnym, jeśli ja nie wiem, czy można użyć tego słowa, i oderwała się od tej pierwotnej całości. I podobnie było z mechaniką kwantową. Tak? W tym jeszcze następnym pokoleniu, trzecim pokoleniu, czyli Heisenberg, Dirac, Schrödinger i inni, tak? Bo mechanika akurat kwantowa jest wybitnie dziełem całego szeregu osób, tak? które równolegle pracowały. Tak, że wreszcie dokonano wyboru. Tak? Budujemy fizykę na równaniu Plancka, a zostawiamy na boku mechanikę klasyczną. Tak, i znowu to, co kiedyś wyrosło, tak, z systemu mechaniki, zaczyna się samo rozwijać i wreszcie odrywa jako oddzielny program badawczy. Tak, oddzielny program badawczy, ja tak trochę połknąłem na początku tego wykładu, tak, bo chciałem powiedzieć o tym, że tak jak konserwatywne style myślenia, przepraszam, zapomniałem, trochę w napięciu, tak, przed kamerą to zawsze się człowiek dziwnie czuje, tak, i czasem zapomina, tak, że naukowe style myślenia tym się różnią od tych konserwatywnych, że są nastawione na nieustanne uzyskiwanie nowych wyników. Także, więc prowadzą nas do badań i ukierunkowują te badania. Tak, i to jest grubsza moja odpowiedź na pytanie, jak to jest możliwe, tak? że oto pojawiają się nowe style myślenia czy nowe naukowe programy badawcze, mimo że te stare bardzo silnie warunkowały myślenie ludzi. Do tego stopnia silnie, że jak się okazuje, to pierwsze pokolenie w ogóle nie było w stanie myśleć inaczej niż kazały im te zastane programy badawcze. Ale, tak, czyli niezbędna do dokonania się rewolucji w nauce jest wymiana pokoleń i wychodzi mi na to, że tych pokoleń, ja uzupełniłem swoją książkę ostatnio artykułem w filozofii nauki na temat rewolucji newtonowskiej w fizyce i tam no, trudno mówić o trzech pokoleniach, bo to akurat trwało przez kilka stuleci, tak, ale widać sporo analogii, tak, też do tych dwóch rewolucji. Tak, czyli mamy to pierwsze pokolenie, które uzyskuje niespodziewane rezultaty, tak? To drugie pokolenie, które próbuje stosować je równolegle z tym, co było wcześniej, i dopiero to trzecie pokolenie, które jest w stanie, tak, dokonać wyboru i zacząć budować coś nowego, ale znowu nie z niczego, tylko z tego, co te dwa pokolenia już dokonały, tak? Czyli mamy zachowaną ciągłość w ten sposób myślenia. I to pokazuje po pierwsze, że praca naukowa, tak, no ma po pierwsze wybitnie społeczny charakter, czy wspólnotowy, tak, że niemożliwe jest istnienie izolowanych badaczy, tak, ludzi, którzy samotnie badają świat, tak, nauka jest możliwa tylko jako dzieło grup ludzi nieustannie wymieniających informacje, tak, żyjących i pracujących razem. Co tak, że zachowana zostaje w okresie
tych rewolucyjnych przejść ciągłość, tak? Zawsze następne pokolenie buduje na tym, co zrobiły poprzednie pokolenia. Ale jeszcze jest jedna sprawa taka, która mnie samego niepokoi, bo właściwie ten obraz jest taki, że ludzie coś zrobili, mimo że wcale nie chcieli, że wcale tego nie zamierzali zrobić, że to jakoś tak wyszło. Że jakoś tak jest, że jak stworzymy system teoretyczny, to on się jakby odrywa od jednostek, tak? Zaczyna być czymś, co tak wisi gdzieś nad ludźmi, tak? Kształtuje sposób, w jaki oni widzą świat i myślą o świecie, prowadzi ich do badań i ukierunkowuje te badania, i przeobraża się. Przeobraża się tak, jak gdyby, no, przeobraża się wykorzystując mózgi, tak, uczonych, no bo sam nie może. To tak jak wirus, tak, jak jest poza organizmem, to jest martwy. Ale jak wniknie do organizmu, to ożywa. I jak gdyby tak było z tym systemem teoretycznym, że kiedy on wnika w nasze umysły, to ożywa, i prowadzi te umysły w taki sposób, że zaczyna się zmieniać, zmienia się zgodnie z własną logiką, a nie z tym, co my byśmy chcieli, tak? Czy co my byśmy zamierzali. I czasem zmienia się w sposób aż rewolucyjny, tak? Wydaje jak gdyby swoje potomstwo. Tak? Powstaje jakby nowy gatunek. No i znowu odrywa się od indywidualnych umysłów, tak, i przez jakiś czas kieruje tym, co robią kolejne pokolenia badaczy, tak. No być może po to, żeby w przyszłości znowu zacząć się przeobrażać. Kiedyś coś ludzie czuli podobnego i pisali o memach, tak. Ja chciałem uniknąć w swojej książce używania tego słowa, bo memologia to jakoś mi się trochę podejrzana wydawała, ale momentami mi się wydaje, że może wrócić jednak do używania tego terminu. No to cóż, to by było z mojej strony tyle. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za wykład. No taki bardzo ciekawie, po pierwsze rekonstruujący tą historię i po drugie rekonstruujący sposób powstawania rewolucji naukowych. Czy to w jakiś sposób dochodzi do rewolucji naukowych. Ja rozpoczynając dyskusję do udziału, w której oczywiście również Państwa zapraszam. Mam podgląd na to, co się dzieje na Krzaksie. Na razie tutaj dyskusja jest dość zawzięta. Niemały tłum nas śledzi, bo około 200 osób na żywo. Więc tak, tutaj się wiele dzieje. Ja mam nadzieję, że będę w stanie śledzić te wszystkie komentarze, które się pojawiają. Na razie wielu pytań nie znalazłem, ale zachęcam do ich zadawania. Natomiast rozpoczynając, na samym początku mówił pan profesor o katastrofie w Nadfiolecie, jeżeli dobrze pamiętam, i o tym, że no, rzekomo Max Planck miał się jej obawiać. Więc ja bym prosił o wyjaśnienie, co to miała być ta katastrofa w Nadfiolecie. Znaczy, to jest standardowa opowieść o genezie mechaniki kwantowej, tak, obecna w niezliczonej ilości podręczników do fizyki. Był taki fizyk Rayleigh, on był akustykiem, tak? On był akustykiem i badał fale te dźwiękowe, tak, wypełniające różne pomieszczenia, niektóre z fal są falami stojącymi, i on użył w pewnym momencie tych technik do tego, żeby opisać to, co się dzieje w przypadku takiej wnęki, która jest rozgrzewana do wysokich temperatur i z których wydobywa się promieniowanie. I okazało się, że jego obliczenia wiodą do wzoru w oczywisty sposób sprzecznego z wynikami pomiarów.
I wtedy Relej bez żadnego komentarza wprowadził ekspotencjalny czynnik, dodał go do wzoru, tak, przemnożył przez e do minus ileś tam, nie pamiętam dokładnie, tak, i uzyskał no, taką jakościowo przynajmniej zgodność z wynikami eksperymentu, po czym te jego wzory przejął Jeans, tak, usunął ten ekspotencjalny, zupełnie bezzasadnie dodany czynnik i pokazał, że gdyby zastosować tak zwaną zasadę ekwipartycji energii, tak, która była jednym z fundamentów tego klasycznego pojmowania świata, tak, do analizy tego, co się dzieje w promieniującej wnęce, to wtedy całe promieniowanie prawie jakie z wnęki się wydobywa powinno znajdować się w skrajnym nadfiolecie. Tak? Nic nie powinno przypadać prawie na inne częstości. Tymczasem no, wszyscy Państwo wiecie, że kiedy ktoś się zaciąga papierosem, tak, i koniec papierosa osiąga temperaturę około 600 stopni, to świeci, ale przecież nie na fioletowo, tylko na ciemnoczerwono, tak? Bo to jest to termiczne promieniowanie, o którym ja wspominałem, tak? Albo pręt rozgrzany w ogniu żelazny też świeci, tak? Najpierw na ciemnoczerwono, jak go bardziej rozgrzejemy, no to na pomarańczowo, a kiedy się topi żelazo, to na żółto mniej więcej świeci. Tyle, tak, że ta praca Jeansa, która pokazuje, że gdyby używać tej klasycznej zasady ekwipartycji energii do teoretycznej analizy zjawisk, tak, ta praca się ukazała kilka miesięcy po pracy Plancka. Natomiast sam Planck, o ile wiemy, nigdy o czymś podobnym nie pomyślał. Tak, więc to... Bardzo dziękuję. To są takie opowieści. W ogóle problem polega na tym. O tym pisał bardzo dobrze Ludwig Fleck jeszcze w latach 1930 i później Tomasz Kuhn w 1960, tak, o historii tworzonej wstecz. To jest bardzo powszechne zjawisko, tak? No ja sam żyję od 60 kilku lat na Ziemi, tak, i byłem uczony historii Polski z innych podręczników niż uczone były moje dzieci, a teraz wiem, że profesor Andrzej Nowak przygotowuje trzecią generację podręczników do historii Polski, tak, i znowu następne pokolenie otrzyma jeszcze inną narrację, tak, historyczną niż te, które obowiązywały najpierw mnie, a później moje dzieci. No tak jest z historią. Tak? Zwycięzcy piszą historię i piszą ją tak, żeby pokazać, że ich zwycięstwo było postępem społecznym. Tak? Że to, że oni zwyciężyli, to ludzkości zyski przynosi. I podobnie, tak, twierdzą i Fleck, i Kuhn, tak dzieje się w nauce, mianowicie kiedy już te nowe teorie powstają, tak, no to ludzie nieświadomie, tak, patrząc na uczonych poprzednich pokoleń, zaczynają rozumieć ich pracę tak, jakby oni je prowadzili, gdyby znaleźli się w tamtej sytuacji, ale już wiedzieli to, co teraz wiedzą, tak? I wtedy zmyśla się takie historie, tak? Zmyśla się historię, tak? I te opowieści podręcznikowe właśnie, czy to o rewolucji kwantowej, czy o roli eksperymentu Michelsona-Morleya, tak, w narodzinach teorii względności. One krążą, tak, one są bardzo powszechne, bo naukowcy mają to do siebie, że nie czytają prac swoich podręczników, tak, poprzedników, że czytają najnowsze podręczniki, a potem bieżące artykuły naukowe. Tak? I w związku z tym nie mają do czynienia, bo ja pracuję jako filozof, tak? I cały czas zaglądam do Platona i innych równie starożytnych tekstów, tak? a przyrodnicy tego nie robią i ulegają takim historycznym mitom. Ja myślę, że takim lekiem na te historyczne mity może być jakaś dogłębna analiza metod, jakimi posługiwali się naukowcy w poprzednich latach. No ja na fizyce akurat się nie znam,
ale z obszaru nauk biologicznych no to jest uderzające, że gdy myśli się o tym na przykład w jaki sposób dochodziło, no nie wiem, choćby do odkryć neuronów, jaka technologia wtedy była stosowana, no to jest bardzo takie orzeźwiające, poznawcze, bo wiemy no, w jaki sposób Cahal na przykład barwił te wszystkie neurony i dzisiaj to kompletnie inaczej wygląda i gdy myślimy o tych odkryciach, to rzeczywiście łatwo jest ulec tego rodzaju złudzeniu również w innych naukach niż no, w tej fizyce, o której pan profesor dzisiaj najwięcej mówił. A trzymając się właściwie tego wątku fizyki i innych nauk, i nawiązując też do wątku socjologicznego, pan profesor mówił dużo o tym, że nauka jest taką działalnością socjologiczną, więc chciałbym zadać... No tak, społeczną. Że nie istnieje izolowany badacz, tak? Jasne. No więc chciałbym zadać trochę takie społeczne pytanie, bo mam wrażenie, nie wiem, może jestem niedoczytany po prostu, ale mam wrażenie, że wielu filozofów nauki albo wywodzi się z obszarów fizycznych, czy ma takie wykształcenie fizyczne, a nawet jeżeli to nie jest tak, że oni się wywodzą stamtąd, to mam wrażenie, że większość z nich skupia się po prostu na fizyce. I gdy rekonstruuje no, na przykład rewolucje naukowe, to przede wszystkim ma na myśli fizykę. Czy to jest tak, że po prostu do tych rewolucji naukowych dochodzi wyłącznie w fizyce, a w innych naukach one albo nie występują, albo mają inny przebieg. Właściwie z czego to wynika? Czy to jest może to jest jakiś mit, który właśnie teraz powielam, że filozofowie nauki nie zwracają uwagi no, na dziedziny inne niż fizyka? Znaczy użycie samo słowa rewolucja naukowa, ono jest ryzykowne przede wszystkim dlatego, że sam Kuhn, tak, który wprowadził to, ten termin no, do centrum debat filozofów nauki. Tak, on sam używał go bardzo niekonsekwentnie i mówił zarówno o rewolucjach globalnych, jak i o rewolucjach lokalnych. I Kuhn twierdzi, że odkrycie promieni rentgena też było rewolucją naukową, tak? że dla pewnej grupy wspólnoty naukowej to była rewolucja. No bo kazała przeinterpretować wyniki wielu eksperymentów przeprowadzonych wcześniej i tak dalej, tak? I teraz, no, kiedy ludzie widzieli wcześniej, tak? Bo w przypadku promieni rentgena, no to wiadomo, że kilku co najmniej tak, uczonych przed rentgenem widziało coś bardzo podobnego niż rentgen, tak? Czyli widzieli wahadło, ale wahadła nie zobaczyli, tak? Jennings i Goodspeed zrobili fotografię rentgenowską, jak dzisiaj wiemy, tak? J.J. Thomson, laureat Nagrody Nobla, odkrywca elektronu, tak? Widział świecące szkło niemieckie leżące 2 metry od pracującej rury Kruxa i nawet wspomniał o tym jednym zdaniem w swoim artykule, ale nie wpadł na pomysł, żeby cokolwiek dalej badać, tak? Z tego, co zobaczył. Więc właśnie to pokazuje, że nie wystarczy zobaczyć, żeby widzieć, tak? czy nie wiem, jak to nazwać. Tak? Więc jest ten problem. Tak? I rzeczywiście chemia, tak? Chemia przeżyła, myślę, jedną rewolucję, tak? Bo chemia właściwie jako systematyczna działalność badawcza to się zaczyna od pracy Stahla, który wprowadza pojęcie flogistonu do chemii. I przez 100 lat tak, to teoria flogistonu kształtuje myślenie tak, i widzenie chemików. Ona prowadzi ich do badań i ukierunkowuje te badania. Ja tak powtarzam takie zdanie wzięte z dociekań filozoficznych Wittgensteina. Tak, no ale później tak, no, jest ten okres takiego zamętu, tak, gdzieś tam od Josepha Blacka coś zaczyna nie pasować i nie pasuje coraz bardziej i bardziej i pojawiają się alternatywne koncepcje i wreszcie Lavoisier publikuje swój Traktat elementarny chemii, tak, to jest 1789 rok, tak, i zaczyna się inna epoka w chemii. Natomiast jeśli o biologię chodzi,
to trudno powiedzieć, czy w niej miała miejsce taka globalna rewolucja. Tak? No, oczywiście powstanie darwinizmu było jakimś przełomem, ale niektórzy twierdzą, że to dopiero wtedy biologia dojrzała i stała się w pełni naukowa, tak? kiedy pojawił się darwinizm. A więc to będzie taka wielka rewolucja naukowa, od której dyscyplina bierze swój początek. Tak? Ale wtedy wcześniej to my mamy do czynienia raczej z chaosem, tak? niż z takim jednym programem badawczym, który by zaczął się przeobrażać, tak? Wykorzystując umysły naukowców jako swoje narzędzia. Bo ja to tak przedstawiam. Mhm. Więc tu rzeczywiście są problemy, tak? Jeśli chodzi o chemię, to akurat jest od paru dziesięciu lat taki duży nurt filozofii chemii, tak? Gdzie się podkreśla to, że te twierdzenia wywiedzione z refleksji nad fizyką, tak, do chemii nie pasują, no bo przede wszystkim prawa przyrody to one są formułowane przez fizyków, a w chemii to właściwie, no poza może prawem zachowania masy, ale ono też do fizyki przecież należy, tak? No to praw nie ma, bo te reguły, które się w chemii formułuje, to one są zawsze takie, wobec których zawsze jest mnóstwo wyjątków. No a w biologii no, mamy do czynienia z tak skomplikowanymi układami, że czy można mówić o jakichś prawach biologicznych? No, można mówić o pewnych takich, prawda, takich rzeczach, które się powtarzają. No, na końcu z 20 trendach ewolucyjnych na przykład, ale tak. Pytanie, czy to ma status prawa przyrody. No ale zupełnie nie ma odpowiedników równań matematycznych, różniczkowych, tak, które byłyby wyrazem tego, co uważamy za prawa przyrody. Tak. No, chociaż oczywiście biologowie stosują matematykę do swoich modeli. No tak. I teraz pytanie, czym to się właśnie różni od tego, jak używają matematyki fizyki? No bo tych samodzielnych nie będzie praw, tak? Na tym poziomie, tak? Czyli równań matematycznych, tak? No, takich jak siła równa się masa razy przyspieszenie. Czegoś takiego się nie znajdzie, tak? Natomiast zresztą biolodzy są zależni i od fizyki, i od chemii w swojej pracy, tak? Fizycy czasem dostawali może jakiś impuls, taki, prawda, pytanie od biologów, które pobudzało ich do badań owocnych, ale fizykę się uprawia zup tak, nic nie wiedząc o biologii. Natomiast tak. To jeszcze może ostatnie pytanie. A biolog musi znać fizykę i chemię, tak? No bo to. No pewnie nie musi znać tak bardzo dogłębnie mechaniki kwantowej i tak dalej. Ale oczywiście. A może ostatnie pytanie jeszcze porównujące. No nie tak całkiem. Ja sobie kupiłem taki gruby podręcznik Salmon, coś taki do biologii uniwersytecki. Taki ponad 1000 stron. I tam akurat o mechanice kwantowej też znalazłem uwagi, więc to... No w biologii Campbella takim chyba 1200 stron, więc trochę grubszy. No jednak te przejścia kwantowe są tak w aminokwasach i one decydują To zależy tak do tego, jak głęboko wnikamy. Tak? No jest biofizyka, która jest w ogóle gdzieś na pograniczu. Tak? Tak spoglądam na czat i tutaj pan Dominik Gajewski wspomina o tym, że w biologii właściwie są prawa, na przykład prawa Dziedziczenia, czyli prawa Mendla. Czy one mają status, ten sam status jakby filozoficzny, jak prawa fizyki? Prawa genetyki. Prawa Mendla, to ile wiem, to mają charakter statystyczny, tak? Mówią o prawdopodobieństwie. No, trochę są podobne, tak? No ale to jest wtedy zupełnie inny poziom wyrafinowania niejako, tak? No, kiedy patrzymy na równanie Schrödingera, no to trzeba gigantycznej wiedzy matematycznej, żeby to zgłębić. A to jest takie uogólnienie na takim poziomie, no takim zdroworozsądkowym niemal, tak? No tak, ta matematyka nie jest zbyt zaawansowana. To jest taka matematyka, taka, no tak trochę na oko tak robiona, tak? Więc nie, no są takie prawo podobne uogólnienia, tak, w biologii.
I tego jest wiele. Białka wszystkie są podobno z 20 aminokwasów tylko zrobione, więc będą te struktury powtarzalne. Tak? No. To chciałem jeszcze zadać właściwie jedno pytanie takie dotyczące podobieństw i różnic między biologią i fizyką. Dlatego chciałem zapytać, bo wspominaliśmy o tym, pan profesor dużo mówił o tych różnicach, że ta fizyka jest taka bardziej matematycznie zaawansowana, czy ta matematyka musi być bogatsza, głębsza do opisu świata fizycznego. W biologii ona może być prostsza, a mimo wszystko można odnieść takie wrażenie, że fizycy ciągle poszukują, to jest fakt, poszukują ciągle tej teorii ostatecznej. Pan profesor mówi o tym, że nie pogodzono ciągle mechaniki kwantowej z teorią względności. Natomiast gdy by spojrzeć w ten sam sposób na biologię... To nie ja to mówię, to fizycy mówią, że nie powiesz, tak? Że ale nie ma konsekwencji. Gdyby spojrzeć w ten sam sposób na biologię, to można by odnieść wrażenie, że właściwie teoria ewolucji jest taką teorią, która posiada pewne cechy teorii ostatecznej, czy tej, o której marzą fizycy. No więc jak to właściwie jest? Fizyka tak zaawansowana, tak dojrzała metodologicznie, z taką bogatą historią, szuka ciągle tej swojej teorii ostatecznej. Biologia, która stosuje tą matematykę na prostszym poziomie, już tą swoją teorię ostateczną być może znalazła. I teraz jedyne, co robimy, to rozszerzamy jakieś bardzo szczegółowe aspekty tej teorii. No, biolodzy będą mieli jeszcze bardzo dużo do roboty, bo na tej Ziemi istnieje podobno 10 milionów mniej więcej gatunków. A jakieś milion czy 2 miliony są opisane, więc wiele do odkrycia. Więc jeszcze wystarczy. Fundamentalnie teoria ewolucji raczej się już nie zmieni. Tak się wydaje. To trzeba by zupełnie nowy temat poruszyć. Mhm. Tak? Czy my w nauce docieramy do prawdy ostatecznej? No, fizycy muszą szukać, bo fizycy dzisiaj znają mnóstwo tak zjawisk, których nie są w stanie wyjaśnić w żaden sposób. Tak? No, nie ma teorii cząstek elementarnych. No. Są rozmaite kwarkowe teorie, ale to wszystko jest ciągle takie niezadowalające. Tak? Nie ma. Mamy świadomość tego, tak? Że jest mnóstwo rzeczy, tak? które znamy eksperymentalnie, a których w żaden sposób teoretycznie nie potrafimy wyjaśnić. Jeżeli ja mam jakoś rację, chociaż częściowo, tak, to można by się spodziewać że uzyskania tego wyjaśnienia nie da się zaprojektować. Tak? Że jeżeli do tego dojdzie, to muszą najpierw nastąpić pewne odkrycia eksperymentalne, których jeszcze nie dokonano, tak? Które dostarczą materiału tak? do tego, żeby przeobrazić teraz tak? te teorie podstawowe, jakie mamy teraz, czy żeby one same się przeobraziły niejako. Tak? W nowe teorie, że to nie może być takie intencjonalne, zamierzone, tak? To się musi stać. W nauce jest taki problem, że nie można wyprzedzić swojego czasu, tak? Że nie da się. Tak? No, doskonale wiemy, tak? Że pewne rzeczy w połowie XVIII wieku były nie do pomyślenia, tak? dla nikogo. To nie jest tak, że mógł się pojawić geniusz, który zapisał równanie Schrödingera. Tak? Ono się musiało pojawić we właściwym czasie niejako. Tak? Ja nie wiem, może tutaj ktoś coś z Heglem skojarzy, tak? Że jak człowiek jest potrzebny duchowi absolutnemu, to się pojawia na tej ziemi. No ja nie chciałbym tego typu skojarzeń wywoływać, tak? Ale nie da się wyprzedzić swojego czasu, bo jesteśmy zawsze tak ograniczeni tak, w swoich. I tak samo będzie z tą kolejną teorią fizyczną. Tak? Że jeżeli jest za wcześnie, to nikt jej nie pomyśli. Ale czy jest za wcześnie, czy już czas dojrzał, to tego nigdy nie będziemy wiedzieć, dopóki ona się nie pojawi. Tak, tak jak James Clerk Maxwell nie mógł wiedzieć, że formułując równania elektrodynamiki, daje początek rewolucji relatywistycznej w fizyce.
Tak? Nie mógł. Nie miał żadnych podstaw do tego. Umarł, sądząc, że przynajmniej trochę wbudował elektrodynamikę do systemu mechaniki klasycznej. Tak, to dopiero co trzecie pokolenie może to wiedzieć. Jeszcze tylko wrócę do jednego z komentarzy, który się tutaj pojawił. Jeden z użytkowników zauważył, że no, właściwie taką rewolucją w biologii będzie wyjaśnienie, skąd się życie wzięło. No bo biologia, teoria ewolucji nie mówi o powstaniu, samym powstaniu życia. Mówi o tym, jak życie się zmieniało, prawda? Tak. To jest coś, co nas czeka. I być może tego się nigdy nie dowiemy, tak? Bo być może nie zostały żadne ślady. No są te koncepcje panspermii, tak? Że tam jakiś meteoryt spadł na Ziemię, który przyniósł jakieś związki. I jeżeli to nastąpiło raz, tak? I żaden ślad po tym nie został, no to nigdy się nie dowiemy, że tak było. No. Chyba, że rzeczywiście, gdybyśmy polecieli na tą inną planetę, skąd to życie przyleciało i stwierdzili, że to są te same aminokwasy. No to byłaby jakaś tak? wskazówka. I że to jest dużo wcześniej było, tam te aminokwasy, no to byłaby to wskazówka, tak? No bo dlaczego akurat tych 20 z milionów możliwych, tak? No byłaby to silna wskazówka, ale jak to dotrzeć na tamtą planetę, to ja to zawsze studentom taki rys tak se każe wyobrazić, tak, że mamy Ziemię jako kulkę o średnicy 1 mm i wtedy najbliższa nam gwiazda Alfa Centauri na takim rysunku, żeby zachować proporcje rozmiarów, znajduje się 3000 km stąd. Tak. No a to życie mogło kawałek przylecieć, tak, z jakiejś planety odległej o 30 tysięcy lat świetlnych. Tak. No bo dlaczego nie? Ten świat ma podobno 13 miliardów lat ponad, tak? Dosyć czasu było. Więc jeśli to tak by się stało, to nigdy tego nie będziemy wiedzieć, a tym bardziej nie zbadamy, a skąd to się wzięło na tamtej planecie. Tak? Mamy ciekawe pytanie, ono jest dość przewrotne, myślę. Tak, mogę je chyba wyświetlić Państwu. Dlaczego właściwie teoria względności i mechanika kwantowa muszą być połączone? Czy nie może być tak, że w mikroświecie obowiązują inne prawa, a w makroświecie inne? To rzeczywiście jest pytanie. No, ale to nie jest tak, że ten mikroświat to nie podlega prawom jakoś powiązanym z teorią względności, tak? No bo elektrodynamika kwantowa, te szybkości elektronów, tak, krążących wokół jąder są, tak jak sobie to wyobrażamy, są na tyle duże, że efekty relatywistyczne powstają, tak? I elektrodynamika kwantowa, która jest taką próbą połączenia jednego z drugim, tak? To ona została sformułowana już 70 lat temu, tak? ale w taki właśnie nie do końca konsekwentny sposób, tak? Wprowadzono pewne techniki renormalizacyjne do teorii, bo ta teoria, tak, jak się rozwinęło pewne wzory, no to się otrzymywało wielkości nieskończone, tak, i po prostu umówiono się, że obcinamy pewne wyrazy, które prowadzą nas w nieskończoność, tak, i zostawiamy i otrzymujemy teorię, która z dokładnością do wielu miejsc po przecinku, nie potrafię teraz powiedzieć do ilu, zgadza się z wynikami eksperymentów, tak, właśnie. I to jest takie hybrydalne połączenie mechaniki kwantowej z teorią względności. Tak? Jeszcze jest inny problem oczywiście z ogólną teorią względności, bo szczególna nie do końca pasuje do ogólnej. Tak? To jest też taki problem, ale no jakoś tak czujemy, że świat jest jeden i powinien podlegać jednemu zbiorowi praw. No. Ale rzeczywiście, można też się zastanawiać, może jest takie.
Może świat jest takim zlepkiem, tak? Właściwie to jest argument trochę, znaczy argument, no taka postawa filozoficzna, bo no, tak by nam pasowało. Świat jest jeden, wydaje się, że powinno tak to wyglądać, że jest jeden zestaw praw przyrody, które obowiązują w całym wszechświecie. No. Znaczy te refleksje nad genezą życia, tak? One nas na przykład pchają, tak? No, tak nas zdumiewają, jak to możliwe, że tak złożone struktury powstały, tak? Bo to prawdopodobieństwo tego, że się połączy tak ileś tam milionów czy miliardów atomów, miliardów atomów, tak? No, w ziarnku soli o boku jednego milimetra, to ja to pamiętam ze studiów, to jest mniej więcej 3 razy 10 do 19 potęgi atomów, tak? To, czyli 3 miliony milionów milionów i jeszcze razy 10, tak? Trzeba pomnożyć to. No i teraz sobie proszę wyobrazić, że taka ilość atomów przypadkowo połączyła się w komórkę żywą. No, to wygląda na absurd, tak? I niektórzy twierdzą właśnie, są takie głosy, tak? Że w takim razie nasz świat to nie tylko materia, jeszcze jest coś, tak, co tą materię organizuje, a co podlega innym prawom w ogóle, tak, jeśli w ogóle jakimkolwiek podlega. Tak. Mówi pan profesor teraz o witalizmie, takim poglądzie, który... To jest cała rodzina. To jest cała rodzina poglądów, tak. Taka niekonsekwentna, bo tutaj znowu żadnych konkretnych rezultatów się nie utrzymuje. Natomiast jest to podejrzenie, tak, że być może na materii świat się nie kończy. Ja wspomniałem o witalizmie dlatego, że no, to właściwie też ten okres, o którym pan profesor mówił, przełom XIX-XX wieku, kiedy ten witalizm z biologii no, został wyegzorcyzmowany w pewnym sensie, ten duch, który miał ożywiać materię i sprawiać, że ona jest, podlega innym prawom, został przegoniony no, przez rozwój takiej fizykalnej biologii, ale to na zupełnie pewnie inny temat. Mamy kilka pytań dotyczących roli wyobraźni. No to może poproszę pana profesora, żeby jeszcze raz pan wyjaśnił, jaką właściwie rolę wyobraźnia w pana koncepcji odgrywa w nauce. Ja też mówię dlatego, że niedawno zakończyliśmy Festiwal Kopernika, który w tym roku był poświęcony wyobraźni. Mieliśmy przez tydzień dyskusje, wykłady o wyobraźni, więc no, być może nawet stąd jakieś nawiązanie w to pytanie. Strasznie szkoda, że ja o tym nie wiedziałem, bo ja bym się sprzeciwił, tak? Bo ja próbuję wyegzorcyzmować wyobraźnię z nauki. Tak? Próbuję pokazać, że sukcesy tak, polegają na tym, że ograniczamy wręcz rolę wyobraźni. W mojej książce jest rozdział tak, o drodze, która prowadziła Maxwella do równań elektrodynamiki i gdzie się pokazuje, że ilekroć Maxwell puszczał wodze wyobraźni, tylekroć niczego nie uzyskiwał. Formułował rozmaite modele eteru, tak, a to płynącego, gdzieś powstaje w jednym miejscu, przepływa do drugiego, gdzie znika, a to eteru, który wiruje dookoła, a to potem takiego, który wiruje, ale jest otoczony systemem kulek, które bez poślizgu i bez tarcia z tymi dużymi wirami oddziałują. I wymyślał takie modele i one nic mu nie dały. One tak i on wymyśla te modele i co jakiś czas wyprowadza wzory matematyczne, ale wtedy, kiedy je wyprowadza, to nie według tych modeli, tak? Tylko wyprowadza wnioski tak, z tego, co już wiadomo teoretycznie i czego się dowiedziano eksperymentalnie. I wtedy odnosi sukces, tak? I właśnie tak chciałbym, bo czy Einstein wymyślił nową teorię czasu i przestrzeni? No wszystkie wzory, które Einstein zapisał w artykule o elektrodynamice ciał w ruchu, już były przed nim zapisane przecież, tak? Przez Lorentza, przez Larmora. Przez Larmora to już właściwie komplet, tak? Z tam bardzo niewielkimi brakami.
Potem tak poprawił pewne błędy Poincaré i mamy komplet. Tak? Einstein nie wymyślił ani jednego równania, tak? Więcej, które by nie było wcześniej znane. Więc to znowu nie jest taki... Te równania, one siedziały w równaniach Maxwella ukryte, tak? Bo równania Maxwella są niezmiennicze ze względu na te transformacje, które stanowią podstawę szczególnej teorii względności. Tylko że tego nie widać, tak? Człowiek tego nie widzi. Natomiast jak zaczyna liczyć, no to mu to wychodzi. Ujawnia się to, tak? I to wtedy jak gdyby przejmuje kontrolę nad jego myśleniem, tak? To, co wyszło z równań. Jak gdyby równania są mądrzejsze od ludzi, którzy je tworzą i którzy ich używają. A to ja może uspokoję pana profesora, bo podczas festiwalu Kopernika wielu ukrześników mówiło o tym, że wyobraźnia to właściwie nie musi polegać na wymyślaniu czegoś całkowicie nowego znikąd. Czasami polega na przykład na stosowaniu takich obrazowych metafor albo na stosowaniu eksperymentów myślowych. Więc jest to również gra wyobraźni, która może prowadzić do jakichś odkryć naukowych i te eksperymenty myślowe mogą się karmić jakby wiedzą tła, wiedzą nabytą od innych osób, czy przyjętą od innych osób. Więc myślę, że akurat w takim ujęciu no ta wyobraźnia nie przeszkadzałaby, czy nie byłaby sprzeczna no, z tą wizją, którą pan profesor tutaj znaczy, jeżeli przedstawił. Przeglądamy się pracom na przykład fizyków od teorii strun, tak? To jest ponad 1000 osób w tej chwili, znaczy w tej chwili od paru dziesięcioleci prowadzi dociekania, które się nazywają teoria strun, tak? I oni puszczają wodze wyobraźni. No i co, minęło ile? 30 lat, ja nawet nie wiem. I co oni osiągnęli? Niczego nie osiągnęli. Ta wydali dużo artykułów naukowych. No, wydali mnóstwo artykułów naukowych, matematycznych, które sami tylko rozumieją, tak? One są niezrozumiałe dla kogokolwiek. Poza tym, no już nie takim wąskim gronem, bo to jest ponad 1000 osób. Tymczasem, jeżeli cofniemy się w historii zaledwie 120 lat do 1900 roku, to na całej Ziemi żyje wtedy 1100 osób, które cokolwiek publikują z zakresu fizyki, tak? Czy prowadzą jakiekolwiek badania, które należą do fizyki. No i proszę, i taka grupka, tak? Dzisiaj w Polsce mamy kilka tysięcy fizyków, a wtedy było ich 1100 mniej więcej na całej Ziemi i wystarczyło ich do tego, żeby jądro atomowe odkryć i elektrony i promienie X i żeby rozbić atom i żeby sformułować mechanikę kwantową i teorię względności i mnóstwo innych rzeczy, tak? To całkiem ich wystarczyło, więc te 1000 osób dzisiaj ponad, tak, publikujących z tego zakresu. To szkoda, bo umarł profesor Szydłowski niedawno, tak, który był właśnie wielkim wrogiem teorii strun, tak, i właśnie opowiadał wyłącznie brzydko o ludziach, którzy to robią. Tak, a właśnie robią to, puszczając wodze wyobraźni. Ale mieliśmy właściwie podczas festiwalu Kopernika wykład w tym duchu dr Sabine Kossenfelder, która mówiła o tym, że fizycy zagubili się w poszukiwaniu pięknych rozwiązań matematycznych. No i jej zdaniem ten kryzys obecnie, nie wiem czy pan profesor zgodzi się, że można tutaj mówić o jakimś twardym kryzysie w fizyce teoretycznej, który polega na tym, że no nie udaje się odkryć nowych, czy sformułować teorii, które miałyby nowe przewidywania i te przewidywania byłyby potwierdzone. Więc Sabine Hossenfelder mówiła właśnie o tym, że fizycy no, dają się ponieść takim marzeniom o skonstruowaniu czegoś pięknego, czegoś matematycznie pięknego. Znaczy, to znowu pytanie jest o to, co my rozumiemy przez fizykę, tak? Bo dzisiaj większość fizyków, o ile wiem, to pracuje w zakresie fizyki ciała stałego i oni uzyskują mnóstwo pięknych rezultatów, tylko że takich drobniutkich, o których nikt nie wie.
Tak, zbadają przejścia fazowe w jakimś krysztale, potem go domieszkują tak, czymś tam, jakiś magnes wprowadzą do struktury krystalicznej i znowu badają przejścia fazowe w tym krysztale. Tak. I to są takie drobne rezultaty, które są tysiące, może miliony. I one są niesłychanie ważne, tak, bo to dzięki tym rezultatom my mamy coraz lepsze baterie elektryczne, powiedzmy. Tak. To jest skutek takiej mrówczej pracy, tak, to, żeby zrobić teraz ten akumulator do samochodu. To trzeba jakiejś gigantycznej ilości takich właśnie drobiazgowych prac. I tutaj fizyka świetnie funkcjonuje, tak, dostarcza nam coraz lepszych pas do zębów i coraz lepszych baterii, i coraz lepszych obiektywów do aparatów fotograficznych. Tak. Ja pamiętam czasy, kiedy zrobienie obiektywu, który miałby więcej niż 5 soczewek, to już było niesłychanie ryzykowne, bo już było za dużo odbić, tak, na tych granicach soczewka powietrze, a potem tak to pokryto wielowarstwowo te soczewki, że dzisiaj się robi obiektywy składające się z 20 soczewek, tak, które doskonale działają. No nie do pomyślenia w czasach, które ja jeszcze pamiętam. Tak, no. I to jest wynik tej właśnie mrówczej pracy fizyków, tak, którzy znakomicie, dzięki olbrzymiej pracy, tak, bo to są całe zespoły ludzi, którzy próbują jak tą warstwę tam nanieść na soczewkę, tak, żeby była równa i żeby miała tą pożądaną grubość, tak? I jak szkło jakieś niskodyspersyjne uzyskać, czy o jakimś specjalnym współczynniku załamania, którego normalnie nie spotykamy, tak? I taka fizyka ma się świetnie. No tak, jest astrofizyka, która bez przerwy nam przysyła obrazy z kosmosu, jakie były nie do pomyślenia do niedawna, tak? Natomiast jeśli rozumiemy przez fizykę te same podstawy. Chodzi o fizykę, tak? Teoretyczną. Najbardziej. No, ale znowu fizyka teoretyczna. No, robi się obliczenia, tak? No, czasem bardzo konkretne. To jest też teoria. No. Mhm. Natomiast są te podstawy fizyki, tak? I tutaj możemy ubolewać, ale to takie ubolewanie ono by się odnosiło do każdego okresu, bo zawsze była ogromna ilość zjawisk, tak? No. Były te wielkie sukcesy mechaniki i był problem nieodwracalności zjawisk cieplnych i nikt nie wiedział, jak się z tym uporać, tak? Jak jedno z drugim pogodzić. No właśnie, a być może zjawiska cieplne podlegają innym prawom, tak? Po prostu nie podlegają prawom mechaniki. No ale jakim w takim razie podlegają? No były jednak te podejrzenia, że to ruchy atomów, tak? A te powinny podlegać prawom mechaniki. Stoją za zjawiskami cieplnymi. Takie trudności zawsze były. Tak? Kiedy Newton sformułował swoją mechanikę, to mu się zupełnie nie zgadzało z prędkością dźwięku. Tak? To, co potrafił policzyć i ta prędkość dźwięku eksperymentalnie mierzona. I trzeba było 150 lat czekać, żeby uzgodnić, tak, te wyniki pomiaru prędkości dźwięku z obliczeniami teoretycznymi. Nikt nie wiedział, jak to zrobić. Tak? Dopiero kiedy odkryto przemiany adiabatyczne, to się stało jasne. Ale znowu tego odkrycia nikt nie mógł przewidzieć. Tak? Nikt nie mógł wiedzieć, że ktoś wreszcie odkryje, tak, że przemiany adiabatyczne przebiegają inaczej niż te izotermiczne i że to, co trzeba wstawić do wzorów, tak, fizycznych, to nie jest współczynnik sprężystości powietrza, tak, mierzony w przemianach izotermicznych, tylko ten z przemian adiabatycznych. Tak, i wtedy uzyskujemy pełną zgodność, no ale sukces jest nieprzewidywalny, tak, bo nie wiemy, jakie odkrycie doprowadzi nas tutaj do sukcesu. 150 lat niepowodzeń. Na odkrycie paralaksy gwiezdnej przewidzianej przez Kopernika trzeba było czekać 300 lat po Koperniku. Tak? Kto wie, czy jeszcze przyszłość przyniesie. No. Ja przeglądam ciągle to, co dzieje się na krzaki. No teraz już nas ogląda blisko 300 osób, więc jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, komentarze, to można jeszcze je zadać. Mamy chwilkę czasu. A ja tutaj może odniosę się do jednego z
pytań, komentarzy. Jeden z użytkowników wspomniał o książce pana profesora Dzieje filozofii religii i nauki i pojawiła się sugestia, żeby coś również w tym kierunku o tych związkach religii z nauką pan profesor, tej sugestii stworzenia jakiejś serii filmów. Natomiast pytanie w ogóle, czy pan profesor jeszcze się tym tematem zajmuje? I czy planuje pan profesor coś właśnie w tym zakresie? W tomie Filozofia religii, kontrowersje, tak, to wyszedł 2 lata temu gdzieś pod redakcją Hołówki i Dziobkowskiego. Jest mój artykuł o tym, że nie zawsze się da pogodzić, tak, religię z nauką i jest pokazana jedna z takich sprzeczności, tak, między biologią, tak, a to chodzi o dogmat grzechu pierworodnego, tak, mianowicie to kiedyś to święty Augustyn wymyślił taki dogmat, tak, w 397 roku o tym napisał, że rodzimy się obarczeni śmiertelnym grzechem, tak, co do dzisiaj tak jest problemem, zwłaszcza dlatego, że w 1950 roku tak była encyklika papieska Humani Generis, tak, i w której papież Pius XII, o ile nie mylę się, chyba się nie mylę, tak, zabronił uczonym katolickim twierdzić, że mieliśmy więcej niż jednego męskiego przodka. Tak? My wszyscy ludzie, jacy dzisiaj żyjemy na ziemi. Tak? Nigdy nie było na ziemi człowieka, który nie byłby potomkiem tego jednego biologicznego Adama. Więc... No co z punktu widzenia biologii jest dość absurdalne. Czy bardzo wątpliwe. Prawda? No, co najmniej wątpliwe. W każdym razie w żadnym podręczniku do biologii tego typu twierdzenia nie znajdziemy. Tak? Tymczasem jest to w encyklice, tak? I ta encyklika nigdy nie została uchylona do tej pory. Więc tak, i katechizm Kościoła Rzymskiego, tak, obecnie obowiązujący, właściwie powtarza te tezy z encykliki. Wyraźnie je powtarza. Ale to jest zupełnie inny temat, tak? Na ile ta relacja jest owocna, tak, może, a na ile ona jest szkodliwa, tak? I na czym polegały te wielkie i te małe konflikty między myśleniem naukowym a myśleniem religijnym, jeszcze zależy jakim religijnym, tak? No bo w końcu mamy na świecie wiele religii, tak? Więc to jeszcze komplikuje to pytanie. No ale to dzisiaj, tak, no dziękuję za pytanie, ale to nie jest tak czas i miejsce, żeby... Jasne. Żeby na to odpowiedzieć. Nie widzę nowych pytań, więc już panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję za pasjonujący wykład. No i cierpliwe odpowiedzi na moje i państwa pytania. Bardzo dziękuję. Tak, no dziękuję panu, dziękuję państwu za udział. Tak, no. Dziękujemy oczywiście państwu za tak liczny udział. No już prawie, no już chyba nawet przekroczyło w pewnym momencie 300 widzów. Bardzo się cieszymy. Te wykłady z fizyki rzeczywiście, czy wokół fizyki są chyba najbardziej popularne. W przyszłości oczywiście będziemy jeszcze wielokrotnie wracać do tych zagadnień. Już teraz państwa zapraszamy na wykłady na żywo, które wznowimy po wakacjach we wrześniu. Ale w międzyczasie ciągle na naszym kanale coś się będzie działo. Będą się pojawiać filmy, które przygotowujemy w warunkach studyjnych, nie nagrywane na żywo, aczkolwiek kilka transmisji na żywo również mamy zaplanowanych, więc będziemy państwa o nich informować. Dziękujemy i do widzenia. Już?